Witam Państwa. Dzisiaj jest 26 czerwca. Przywiozłem sobie tę oczekiwaną reproduktorkę właśnie. I tak mnie coś naszło, żeby wbrew temu, co mówiłem wczoraj, pokazać Państwu, jak można zwiększyć szansę przyjęcia matki przez użycie czerwi ukrytego, przez podłożenie tej klateczki razem z matką i wtedy można z towarzyszącymi pszczołami do tej właśnie tutaj klateczki, do której włożę ramkę z czerwiem na wygryzieniu. Tam musi być czerw na wygryzieniu, tak jak wczoraj mówiłem, i musi być przede wszystkim pokarm, żeby te pszczoły miały z czego żyć. Zobaczymy, jak mi się to uda. W tym ulu jest to, co włożyłem wczoraj. Przejrzę sobie jeszcze pobieżnie, czy nie zastanę matki. O! Proszę. Tu jest taki ładny plaster. Jest pokarm, jest dużo czerwiu na wygryzieniu. Nawet nektar widzę. Oczywiście strząsnę te wszystkie pszczółki. Może to będzie lepsze. A tu nie ma pokarmu. Tu jest wprawdzie dużo czerwiu wygryzającego się, ale nie ma pokarmu na tym plaszczu. To ten się nie nadaje. Tutaj też jest dużo czerwiu, ale w ogóle pokarmu. To nic. Dobra. Czyli strząśniemy z tego. No, dokładnie trzeba omieć, żeby tu nie było żadnej pszczółki. Tak. I co jeszcze zrobię? Jeszcze usunę trutnię, bo tu natrucone jest troszeczkę. Po co mi tam trutnie? Jak trzeba, to nie można znaleźć.
przy okazji zobaczę. No proszę, tu się już pszczółka wygryzła. A tu druga. Nie widzę warun na czerwie trutowym. Może ten kwas ławkowy zadziałał. Dobra. I teraz, żeby ta matka mogła wyjść, to trzeba tę klateczkę włożyć tutaj. O, w ten sposób. Ona jest zablokowana, ta klateczka mi się nie chce wyłamywać, a może wyłamie. Można było nie wyłamywać, można było odsunąć tylko to, ale... Wyłamie. Tak. I ona sobie tu będzie. Całość. Włożę do tego izolatorka. No i oczywiście koniecznie muszę tu zamknąć te przestrzenie, żeby tędy się pszczółki nie dostały. Tak przygotowany izolator. Tutaj jest matka. Komora pokarmowa jest odsłonięta, otwarta. I całość wkładamy tu do środka. Proszę. W imię Boże. Trochę poukładam, żeby... No tak. Proszę, tu jest metryczka, czyli świadectwo pochodzenia, reproduktorka, wymieniona, pochodzi od matki, numer i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję ślicznie. Ja pokażę, jak zobaczymy, co się z tym, jak się to przyjęcie uda. Dziękuję bardzo.